Witamy Państwa ponownie na kanale Przeryba.pl i zapraszamy do unboxingu najtańszego multiplikatora niskoprofilowego w ofercie Shimano, Shimano Kaius B151HG. W dzisiejszym materiale dowiemy się jakie jest przeznaczenie tego modelu, z jakimi przynętami poradzi sobie ten multiplikator i oczywiście jak w każdym odcinku powiemy kilka słów na temat technologii. Shimano niezależnie od tego czy jest to multiplikator, wędka czy torba wędkarska, zawsze postrzegane jest jako niezwykle jakościowe i precyzyjnie wykonane. Oczywiście produkty Shimano nie należą do najtańszych, natomiast kupując na przykład ten multiplikator możemy być pewni, że nie rozwali się następnego dnia i będzie z nami na lata. W opakowaniu znajdziemy schemat techniczny multiplikatora, Oczywiście sam multiplikator oraz oryginalną oliwkę do multiplikatorów Shimano, dedykowaną głównie do zabezpieczenia łożysk oraz części multiplikatora przed drżą. Zobaczmy jak prezentuje się najtańszy multiplikator niskoprofilowy Shimano, w wersji dedykowanej głównie dla osób początkujących. Multiplikator jest bardzo solidnie wykonany, materiał wykonania to tradycyjnie mocne tworzywo XT-7. Waga tego multiplikatora wynosi 209 gram i jak na najtańszy multiplikator Shimano jest stosunkowo optymalna. Oczywiście im droższy multiplikator, tym ta waga jest bardziej zredukowana. To co rzuca się w oczy na początku to oczywiście design. Shimano Caius jest w czarnym matowym kolorze z elementami bordowymi na korpce i szpuli. Rączka kołowrotka jest podwójna, jak w większości multiplikatorów niskoprofilowych. Multiplikator chodzi bardzo płynnie, a sama szpula, dzięki technologii Shimano, kręci się z łatwością, co daje nam na miastkę tego, jak łatwo nasza plecionka będzie opuszczać szpulę podczas rzutu. Oczywiście, w kwestii dalekich rzutów znaczenie ma również jakość plecionki, grubość, im i tym dalej, oraz technika rzutu, ale o tym więcej opowiem w kolejnym odcinku. Kilka słów o technologiach użytych w tym multiplikatorze. Pierwszą z nich jest sześciopoziomowy hamulec VBS. Odpowiednie ustawienie tego hamulca pozwala rzucać bezproblemowo szerokim wachlarzem przynęt zarówno do tych miękkich jak i tych twardych. Drugą technologią użytą w tym multiplikatorze jest Super Free System. I został on stworzony, aby wyeliminować tarcie powstające na szpuli podczas rzutu i opiera się na łożysku podpierającym pinion. W standardowych multiplikatorach bite castingowych, po zwolnieniu szpuli, pinion jest swobodny i może powodować powstawanie tarcia podczas rzutu, co przełoży się na jego odległość. W systemie Super Free pinion jest podparty łożyskiem i idealnie wypozycjonowany. Przez to nie powoduje tarcia i pozwala w pełni korzystać z zalet zwolnionej szpuli. Ostatnią technologią jest technologia S3D. Prowadzi ona do znacznego zmniejszenia wibracji szpuli. Inżynierowie Shimano zaprojektowali wyważoną i jednolitą cienkościenną aluminiową szpulę. S3D zapewnia niewiarygodnie płynne uczucie podczas rzucania, jak i podczas ściągania przynęt. Shimano Kajus B151HG poradzi sobie z przynętami o gramaturze od 8 do 65 g. Od gum, przynęt powierzchniowych, po niewielkie dżerki. Polecamy go w szczególności do łowienia gatunków takich jak sandacze, okonie czy szczupaki. Może być również świetną alternatywą dla droższych multiplikatorów, oczywiście jeżeli szukamy niewielkiego, lekkiego sprzętu do łowienia wertykalnego. Jest to sprzęt zdecydowanie dedykowany dla początkujących, a technologie, których Shimano w nim użyło, zdecydowanie ułatwią raczkować osobom, dla których casting to nowość i być może zachęcą w przyszłości do zakupu droższych multiplikatorów Shimano takich jak chociażby Scorpion lub SLX-DC. Koszt tego multiplikatora waha się od 320 do 350 zł. Shimano opisuje ten multiplikator jako uniwersalny, natomiast według mnie nie ma czegoś takiego. Oczywiście można łowić nim o konie, ale co to za przyjemność, gdy zestaw z wędką waży około 400 g, a szpula odpala dopiero od 8 g. Poza tym przy przynętach 10-gramowych, nawet przy całkowitym odkręceniu hamulca szpuli, bardzo ciężko jest rzucić nim daleko. Moim zdaniem, multiplikator ten najlepiej sprawdzi się od przynęt 30 gram w górę, bo tylko wtedy będziemy mogli rzucić nim odpowiednio daleko i precyzyjnie. Bardzo polecam go do łowienia sandaczy i szczupaków. Jeżeli podoba Wam się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę. Natomiast, jeżeli chcecie być na bieżąco z unboxingami takich firm jak Shimano, Daiwa, Abu czy Pen, zachęcam Was do subskrypcji.